Dlaczego nie można, nie można czytać rzeczy we śnie? To, jest, to było zawsze... Nie dość, że nie można czytać, to jeszcze nie można pisać, bo nie jak się pisze, to albo coś mówi, to... To zawsze, zawsze się rozmywa gdzieś. Albo też nie można, nie można nigdy uciekać, bo zawsze, no, zawsze no. zaczyna się zapadać, albo nie można krzyczeć. A można też robić zdjęć, bo nawet jeśli zrobisz zdjęcie, to będzie albo poruszone, albo nie będzie karty. No, albo ja zawsze, coś zupełnie innego. Ja zawsze, jak tak. ja zawsze jak biegłem w snach, to zajmowało mi 3 razy dłużej. No, ale ty... No, no. Dzwoni mnie, kurde... Znaczy, dzwoni. Goni mnie, kurde, Freddy kontra Jason, a ja, kurde, uciekam 3 razy dłużej niż powinienem. I jak myślałem, że już dotarłem do bloku, to dopiero dotarłem do spożywczego. Czyli sny są po prostu jeszcze bardzo, bardzo, bardzo ten... Bardzo zacofane, jeśli chodzi o rozwój kulturalny, bo one wszystko no. cenzurują. Nie bo możesz, nie, bo nie, możesz, nie ma pieniędzy, Igor. Nie, możesz, nie ma pieniędzy nie na możesz, dobre sny. Nie możesz nic przeczytać, bo... zabierzesz wszystkie tajemnice snów do świata jawy. Nie możesz nic właśnie zrobić zdjęć, nic no. zapamiętać. Dlatego sny od razu się zapomina, bo to wszystko jest cenzura ze świata snów. No. Bo świat snów nie może ci pozwolić na to, żebyś wykradł tajemnice snów i zaniósł je do świata jawy. Ja w ogóle dzisiaj jaki miałem ciekawy ja sen. Bym przespał. Przez cały sen, czyli w śnie był powiedzmy taki dzień, tak jak teraz mamy, przez od, i też się od spóźniłeś. Samego rana, nie, coś innego, znaczy nie od samego rana, wracałem właśnie skądś i chciałem sobie po prostu kupić loda w jakimś tam Grycanie czy gdzieś w Manhattanie. Wchodzę i przez właśnie cały dzień nie mogłem tego loda kupić. Znaczy, próbowałem stoję tego, przy tych bodach, nie, właśnie kurde. Nie. Mówię, poproszę truskawkowe i waniliowe. Okazało się, że nie ma waniliowego. No to, że trzeba było może jakaś, aż dojadą z tym. Dojechała ciężarówka, gdzie były lody. Był waniliowy i tak dalej, ale ekspedientka nie miała jak mi wydać pieniędzy. To musiałem poczekać, aż ona wymieni te pieniądze. Czekałem tam przez jakieś godziny, w końcu miała te pieniądze. Ale okazało się, że lód, który mi nałożyło, już dawno się roztopił, to musiałem na nowo poczekać, aż mi to zrobi. I później poczekałem, a się okazało, jak już mi... Już to, no właśnie, zrobiła, to się okazało, że musiała nagle wyjść na chwilę na PETA i ja czekam, aż tego razem PETA z tym lodem. Tak, z tym lodem właśnie. Czekam, aż ona spali tego PETA i znowu tego loda nie miała, zapomniała go. I przez cały sen czekałem, aż ten lód mi sprzeda, kurde, i w końcu nie kupiłem go. No. Ludzie mają ekscytujące sny, tak. Przez całą noc potrafią biegać, tak. Zabijać potwory, tam mieć przygody. Twój sen to jest... Staję w kolejce po lody. Tak! I przez cały dzień. I tak minęło 8 godzin snu. Czekam na i to nawet nie był jeden z tych snów, w którym wszystko pędzi przed siebie. To było tak, że czujesz każdą godzinę. Nie stoisz, dokładnie tak, dokładnie czekasz. Tak. Widziałem, jak się ściemnia. Rozglądasz się. Nic się nie dzieje. Mało ludzi w sklepie. To w sumie mały sklep, więc tam. Tak, Stachu już jest ten. Tak, to była misja taka moja, żeby kupić tego cholernego loda. Stachu stoi przy ladzie, tam zamawia tego truskawkowego, waniliowego. Okej, okay, idzie tam do swojego zaplecza ta ekspedientka. Stachu patrzy, już jest zachód słońca, ona potem wraca. Sorry, jaki to jeszcze raz miał być lód? I tak mija te 8 godzin.